Hej kochani, słuchajcie, dzisiaj jadę do Meksyku. Jutro muszę być o 5 na lotnisku, więc będziecie uczestniczyli w moich przygotowaniach do wyjazdu, a poza tym zobaczycie jutro, gdzie będę mieszkała, w jakim hotelu i tak dalej. A przede wszystkim jadę zaraz na pazy, bo mam po prostu paskudne paznokcie. Są na maksa odrośnięte. A tak przy okazji, jeżeli lubicie taki vlogowy content, to zostawcie łapkę w górę i suba u mnie na kanale. A ja teraz was biorę do siebie. Muszę zrobić pranie! Dobra, słuchajcie, jestem już w windzie. To Eli, ona mi robi paznokcie od, nie wiem, mega dawna. Dobra, ja właśnie podjechałam do domu, wróciłam z paznokci. Patrzcie, zrobiłam sobie takie, no takie wiecie. Powiem wam tak, zaczynam się pakować, jest godzina 23:20. Nie jest to zbyt najlepsza godzina do pakowania się, ale do Egiptu pakowałam się praktycznie o tej samej godzinie, może nawet później. Powiem tak, nie jest źle. Nie jest źle, kochani, dlatego że już prawie jestem w większości spakowana. W ogóle mój makijaż jest z rana i wygląda jak gówno totalne, ale zaraz go będę zmywać. Ja ogólnie tam jadę przede wszystkim odpocząć. Nie będę tam za bardzo robiła ani foto, ani nagrywała filmów. Wiadomo, pewnie jakieś foto porobię, ale nie będzie ich aż tyle. Dobra, ja już zmyłam makijaż, mam teraz ją na maksa podrażnioną, bo cały dzień miałam taki mocny turbo makijaż i po prostu czuję, że ona jest strasznie zmęczona. Ta twarz, dlatego zmyłam sobie ten makijaż, nałożyłam krem i co? I teraz zbliża się pierwsza. Ale o 4 mamy wyjeżdżać i nie wiem, co mam zrobić, czy mam się iść kłaść, czy nie. Ale chyba się położę, przynajmniej na ten, na te 3 godzinki, żeby się zdrzemnąć. Witajcie, jest 3:45, spałam 3 godzinki i wstaję i jadę na lotnisko. Tu proszę bardzo, są gotowe moje walizeczki. Jest moja walizeczka Burn Book oczywiście. No i jestem ja. I teraz jadę do Ali samochodem, wsiada Ala i odwozi mnie na lotnisko. Dobrze, proszę Państwa, jestem już na lotnisku, jest za 10:05, fajna godzina, nie za bardzo, 3 godziny czekania ogólnie, to jeżeli chodzi o takie duże samoloty, to zawsze trzeba być mocno wcześniej. To jest Dreamliner, przede mną 12 godzin lotu. 12,5 nawet. Ja już jestem po kontroli bezpieczeństwa, więc tak naprawdę teraz zostało mi tylko czekać na lot. O, zobaczcie. To jest samolocik. Nasz. Najsik. Lecimy ogólnie lotem. Takim, wiecie, tym takim większym. Fajne. Ogólnie to zaraz zaczyna się boarding, więc zaraz będę wsiadała na samolot. Do samolotu. I lecimy. I przede mną lot 12-godzinny. Ogólnie jest słaba pogoda, bo jak widzieliście, jest taka mgła i mrzawka, więc będzie słaba widoczność. No, trudno. Ej, ogólnie to śmieszna akcja, bo myślałam, że założyłam zwykłą szarą koszulkę, a okazało się, że to jest koszulka Team X, założyłam ją odwrotnie po prostu. Widzicie? Tu prześwituje. Generalnie jesteśmy już w górze. Ja teraz idę spać, bo jestem wykończona, więc buźki. Słuchajcie, ja generalnie w to nie wierzę, ale wytrzymałam 12 godzin lotu i za pół godzinki będziemy już lądować na szczęście, więc to była dość ciężka podróż, bo siedzenia tutaj nie są zbyt wygodne. Jak wróciliśmy na Malediwy, to w Emirates było wiele więcej miejsca, tutaj jest tak średnio. Co nie zmienia faktu, że minęło mi w miarę szybko, bo puściłam sobie 2 filmy, puściłam sobie w ogóle ten, co ja puściłam, The Bucket List i Power Vendetta, więc obejrzałam sobie 2 filmy, ale jeszcze przespałam, bo jest, się już zatykają. Więc widzimy się przy lądowaniu. Proszę bardzo, welcome to Mexico. Właśnie wyszłam już z lotniska. Jestem trochę taka, wiecie, wymęczona strasznie. Ogólnie jest turbo ciepło, 29 stopni, nie ma słońca, ale jest tak parno i wilgotno strasznie. Dobra, jestem już w hotelu, wyszłam właśnie z recepcji i teraz idziemy do pokoju. Popatrzcie, tak to wygląda mniej więcej. No hotel wydaje się być fajny, więc zaraz lecę do pokoju i zaraz zobaczycie i zrobimy room tour.
Proszę bardzo, tak wygląda hotelik. No jest generalnie dość duży, naprawdę duży. Więc no takie miasteczko tak naprawdę. Tak to wygląda tutaj. Jeżeli chodzi o knajpki, to jest kilka, bo są jakieś na przykład chińskie, meksykańskie, włoskie, więc nie wiem, gdzie dzisiaj pójdziemy na kolację, pomyślę. I tutaj pokoik, proszę Państwa. Zaczniemy od łazienki. Łazienka. O wow, trzeba będzie zasłaniać, zobaczcie, normalnie widać wszystko. Tutaj jest sypialnia, to jest taki, jak widzicie, mini pokoik, jakiś taki salonik i widoczek na hotel. Jeżeli chodzi o pokój, to ja się zdecydowałam na jakiś, nie wzięliśmy drugiego hotelu, w sensie Boże, drugiego pokoju, bo były jakieś tam droższe opcje, ale ja jestem ogólnie zwolenniczką nie siedzenia w pokoju podczas wakacji, więc jakby nie zależało mi, żeby mieć widok, nie wiem, na morze i tak dalej, więc jest git. Najlepszy zawsze w hotelach szlafroki. Ale przed chwilą właśnie dostałam walizę, więc już będę mogła ubrać coś i co? I pójdziecie ze mną chyba na kolację pierwszą. Mamy coś zjeść, ubrałam się tak, wiecie, elegancko, bo tam ogólnie jest dress code w tych restauracjach. Mam nadzieję, że nie będzie mi aż tak ciepło, bo jest 30 stopni, ale już powoli, wiecie, robi się wieczór, więc będzie giebagi. Patrzcie, dostaliśmy taki starter i są to nachoski, do tego jest guacamole, a tu jest jakiś sos. Ciężko określić, on jest chyba jakiś pikantny taki. A jeśli chodzi o nachoski, to są takie zwykłe salone. Wydaje mi się, że to po prostu są takie ich, jakby oni sami je robią. Więc są takie oryginalne. Fajnie. Na przystawkę wzięliśmy zupę jakąś tortillową i sałatkę taką z mini kukurydzą, jakimś serkiem. No i to jest przystaweczka. Ja wczoraj wieczorem już nic nie nagrałam, bo wyobraźcie sobie, że ja wróciłam z kolacji i poszłam spać o godzinie przed 19, poważnie, byłam tak wykończona podróżą. Teraz jest 7 i już tak naprawdę wstałam pół godziny temu, o 6.30, tak po prostu, bo wiecie, jakby dużo godzin spałam. Teraz pada, ale podobno ma padać do 9 i po 9 ma już nie padać, bo teraz jest taki okres, że kończy się pora deszczowa i zaczyna sucha, więc no jednak ta pogoda będzie taka w kratkę. Dla mnie nie musi być cały czas słońca tutaj, więc luz. Ale pokażę Wam, jaka jest tutaj pogoda. Proszę bardzo. Pogoda wygląda w ten sposób, że widzicie, że pada. Sprawdzałam w takiej godzinowej pogodzie i ma... jest 7, no to za 2 godziny ma przestać padać, czyli o 9. Pomyślimy, co możemy tutaj porobić przez cały tydzień, bo jest kilka rzeczy, które chciałabym tutaj zwiedzić, a na przykład dni, kiedy ma być pogoda cały czas, przez cały dzień idealna, no to wtedy te dni przeznaczymy pewnie, żeby sobie odpocząć tutaj nad basenem. Dobra, proszę Państwa, ja umyłam włoski, ogarnęłam się, zrobiłam sobie taki lekki make-up, żeby nie straszyć ludzi na śniadaniu i właśnie idę zjeść, bo jestem turbo głodna. Jest godzina 8 wcześnie, tadadam, przestało padać. O wow, zobaczcie jak ładnie. W ogóle dopiero godzinę temu był wschód słońca i teraz jest jeszcze trochę ciemnawo, ale jest przepięknie. Sztos. Proszę Państwa, śniadanko moje przede wszystkim składa się z owoców. Tu miałam trochę jakichś ziemniaków i bekonu, ale już zjadłam. Te owoce w ogóle mega wyglądają i patrzcie jaki widok jest na śniadanku. Coś pięknego i w ogóle jest mega relaksujący dźwięk tego morza. Słuchajcie, nie ma nic piękniejszego niż picie pysznej czarnej kawy z takim widoczkiem. Oj, oj, oj. Udaję się teraz na spacer i idziemy zobaczyć, co tutaj jest. Jest ogólnie wcześnie, więc za bardzo, że tak powiem, nie ma tutaj ludzi. Jest to jakieś dziwne stworzenie i wydaje mi się, że to jest igłana. Tam jest jeszcze jedna! O, shit, jaka ona jest ogromna! O my gy! Ale gigantyczna, to jest jak mały krokodyl. Zlokalizowałam kolejne igłany. Tu jest baby igłana. Tam jest igłana olbrzymia. To się nie wiem, czy to jest igłana, ale tak to nazywam. Ale jest gigantyczna, totalnie. Dobra, jest już 17, proszę Państwa. Ja teraz się ogarnęłam do zdjęcia. I przy okazji, co się stało ogólnie przez cały ten okres czasu, kiedy mnie nie było? Na 2 dni mamy jutro pojutrze wynajęty samochód, więc pojedziemy do Tulum, do Playa del Carmen na pojutrze do takiego parku. A dzisiaj w sumie chillujemy i jej oglądamy Fame MMA, więc taki bardziej dzień odpoczynku. Proszę Państwa,
podążam teraz w stronę kolacji. Jeżeli chodzi o fotę, jakąś tam zrobiłam, nie jest jakaś dowalona, ale to przez pogodę i przez to, że było już ciemno. W ogóle straszne to jest, tam jakieś cykady i one są dość głośne, ale na szczęście pokoju ich nie słychać. I przy okazji jest to jakiś melanż, jest wesele, ale jestem teraz tak głodna, że to jest hit. Oglądaliśmy ogólnie Fame'a, więc dzisiaj, no tak jak mówiłam, w sumie odpoczywaliśmy po prostu. Ale jutro jedziemy już do Tulum, a wracając z Tulum do Playa del Carmen, czyli obskoczymy dwa takie fajne miasta. No i git. Tak wygląda hotelik wieczorkiem. Tu jest restauracja, do której teraz idziemy, zaraz. To jest chińska knajpka. No i wygląda to dosyć ładnie, prawda? Ha. O wow, patrzcie to, co tu się dzieje. Kolejny piękny dzionek, jestem już po śniadaniu, jest 10:30 i dzisiaj lecimy do Tulum i do Playa del Carmen, więc będzie aktywny dzień, ale to, co tam się będzie działo, zobaczycie dopiero na kolejnym vlogu z Meksyku. Ale jeżeli wam się podobał właśnie taki film w typie, w sensie w takim vlogowym stylu, to zostawcie łapkę w górę, choć ja wiem, że ogólnie wam się podobają. Wpadajcie też na mojego Instagrama, bo tam cały czas będą nowe foty z Meksyku, plus zostawcie też suba u mnie na kanale. I widzimy się już wkrótce w kolejnym vlogu. Buziaczki. Kocham was.